Załadowałem towar, mam bardzo, ale to bardzo daleko do przejechania. Lecę z pięściami do Polsce. Także można powiedzieć, że jak zajadę na rozładunek, to już brodę będę miał pewnie. Lecę przez Belgię. Zatrzymałem się na chwilę, bo chciałem po prostu powiedzieć to, że czuję się naprawdę teraz już kierowcą prawdziwym, z prawdziwego zdarzenia. Nie jakimś tam gościem, co odebrał prawo jazdy niedawno. Nie. Jestem już prawdziwym kierowcą. Mam bardzo dużo ładunków już za sobą. Podejrzewam, że jestem lepszym kierowcą niż kierowca ciężarówki teraz, bo no ja na przykład przez miasto potrafię jechać, we Francji to w ogóle nie zwalniam czy coś, albo no różne rzeczy robię takie. Kierowca ciężarówki to tak bardziej, żeby tak przybliżyć, no to tak jak dziecko w miasteczku wchodzi do takiego helikopterka, wrzuca dwójeczkę i się buje, nie? To tak właśnie kierowca ciężarówki. O. Dwójka się skończyła i zjeżdża na pauzę. No. To tak jest kierowca, to jest nic innego. A tutaj to busem to, Jezu, zakręty są. Ja to busem to potrafię po prostu lecieć przeładowany, bez hamulców i zawsze ten towar dowiozę, nie? Także i to jest prawdziwy kierowca. Jest tylko jeden lepszy kierowca od kierowcy busiarza. Kierowca ciężarówki, który był kiedyś busiarzem. Ale to jest kierowca emeryt, prawda? Bo se poszedł na łatwiznę. Tak jakby do ochrony. Lecę. Halo? Misza, klient pisze, że wziąłeś papiery, pojechałeś, zostawiłeś towar na rampie. No, wracaj. Dobra, już raz. No, wracaj, no, wracaj na załadunek. Już wracam, na razie. Do zobaczenia później. Witajcie. W smutny sposób rozpoczynamy ten dzień. Jesteśmy w Belgii. Dziś w nocy o godzinie późno w nocy z między drzew po prostu wyleciała mi sowa. Kurczę. Jak szczura kiedyś przyjechałem w Niemczech, to nawet mi brewka nie pykła. Owadów busem rozkwasiłem może 100, a może więcej. Ale sowa to jest to mądre zwierzę. Książki czyta. Żeby mi smutno nie było po prostu i żeby nie mieć wyrzutów, to ja sobie tak mówiłem, że zanim ją uderzyłem, to ona już nie żyła. Kurwa, za co się w końcu wziąłem, bo kurwa, kurwa, to się odpierdala, no. Ale spoko, mamy dla niego coś, będzie wycierał wszystkie gary. Jak to? Buongiorno.
leci tam szybko do recepcji, miałeś być o 8 na rozładunku. No przecież jestem o 8 na rozładunku. Nie, jest 8.20. A 8.20 to nie 8. 8.20 to też przecież 8. Nie. 8 to jest do... Nie wiem, na pewno nie 8.20. 8.20 to już jest w pół do 9, a w pół do 9 to już jest 9. Rozumiesz? Co ty gadasz? No mówię ci, parkuj tam i leć szybko. 8.20 to już 9? No. No 8.20 to już 9, to nie jest 8. 8 to jest 8.05. A 8.00 to jeszcze pracowników nie ma pod firmą. No to 8.05 maksymalnie, rozumiesz? Następnym razem? Idziesz 8.05 już? To tak samo 8 jak 8.20. Nie. 8.20 to jest już w pół do 9. Rozumiesz? A w pół do 9 to jest 9. Czyli do 8.30 jest 8, od 8.30 jest już 9, tak? Tak. Tak. O której byłeś? 8 jest do 8.30. Ja byłem... O której byłeś, no? Ja byłem 20... Kuźwa pieprzyłem w tego Polsce. Co?